Szanowni Państwo, mamy przyjemność gościć Panią Profesor. Pani Profesor przedstawi dzisiaj wykład pod tytułem Wybitni polscy lekarze weterynarii Farkowie. Postaci osiągnięcia odkrycia XIX wiek i początek XX wieku. My czasami nie jesteśmy świadomi tego, że Polacy wnieśli taki wkład w rozwój weterynarii w Charkowie. Pani profesor jest znana z popularyzacji osób, Polaków, postaci polskich lekarzy weterynarii, którzy tą charkowską weterynarię tworzyli. Pani profesor publikuje w Medycynie Weterynaryjnej, w naszym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współpracuje z placówkami dyplomatycznymi naszymi na Ukrainie. Działalność jest bardzo szeroka, bardzo bogata, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy Panią zaprosić tutaj, no i w tym szczególnym czasie, żeby Pani Profesor mogła nam przekazać informacje o tym, co nas łączy, prawda? Także przekazuję głos Pani Profesor. Dzień dobry, drodzy koledzy. Bardzo, bardzo się miło i bardzo się dziękuję kolegom, które zaprosili mnie zrobić ten referat i w ogóle takie spotkanie, ponieważ już mamy nie to, jak to operacja wojskowa, mamy chyba zwykle trzecie wojny światowe, nie możemy tu już tego ukrywać. I ja chcę tylko powiedzieć, że mój referat będzie dotyczony tym słynnych polskich lekarzy weterynarii i na tym pierwszym slajdu. Ja bardzo przepraszam za te błędy gramatyczne w języku polskim. Ja zawsze mam takie, jestem nie zawsze spokojna, kiedy już to robię te referaty. Oczywiście, że to każdy człowiek ma coś troszeczkę w sobie, kiedy już to robi ten wykład przy takiej nieznajomej audytorii. I to na pierwszym slajdzie to. Ja w tym roku zadebiutowała jako autorka wystawy i ta wystawa była poświęcona 170-leciu mojej uczelni, czyli Akademii Weterynarii i Zootechniki, która od czerwca zeszłego roku została włączona w taki wielki uniwersytet biotechnologiczny, tak wszystkie te uczelnie rolnicze. I to ja zadebiutowała jako autorka tej słynnej wystawy. A to pani tak przyjeżdża. Myślę, że tutaj. Aha, to się przybrań. This is Charkiw. To jest Charkiw dzisiaj. Oh, sorry. This was Charkiw. Since the beginning of the Russian attack in Ukraine, 9 of the children were killed, with approximately 100 were injured. Civilian casualties of the Russian team were about 2,357 deaths, only in Mariupol, one city. This is my country, my people, right now, while we are speaking. This is to niewielkie wideo pan prezydent Wołodymyr Zełenski pokazał przed swoim orędziem do członków Kongresu Stanów Zjednoczonych. Naprawdę to, co się dzieje, straszne, ponieważ ja dostałam półroczny taki udział w programie Polonista od NAWE i od 14 stycznia znajduję się tutaj na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan rektor zgłosił się, że ten wydział i uniwersytet zostanie jako ośrodkiem gościnnym na pół roku. I naprawdę ani pan rektor, ani kierownictwo NAWA nie znało, że ono po prostu uratowało mnie to, naprawdę uratowało to jakby to życie na pół roku, że nie jestem uchodźcem i może pracować i może donosić te swoje głosy. I miałam takie przepiękne spotkanie z panem dyrektorem wydawnictwa, który zaprosił mnie do taka akcja charytatywna. Oni chcą wydrukować książeczkę dla dzieci, dla ukraińskich uchodźców. Ja mam taki wielki zaszczyt tłumaczyć te wierszyki klasyków polskiej literatury dla dzieci i ta książeczka niebawem powstanie i będzie tak rozdawana tym dzieciakom małym z Ukrainy, które tutaj znajdują się jako uchodźcy. A jeszcze chcę mi się pokazać
No ja nie wiem, panie doktorze, czy no, to jest 20 minut, ten film, i on w języku ukraińskim. Pani profesor, może umieścimy tak kawałek jak najbardziej. Ja poproszę, może umieścić na stronie uniwersytetu. Ten film zrobiliśmy w zeszłym roku, wspólnie z konsulatem generalnym. Ten film jest poświęcony Edwardu Feliksowi Centu Ostrowskiemu, jak to jest uważane za, ojca polskiej weterynarii. Ten filmik 20 minut, przepiękny film. Film, w którym można zobaczyć naszą... Troszeczkę tak. Słyszymy tak. O nie, no. No może wtedy jego... Przepraszam. To dalej, bez tego filmu? A. Może tak na połowę tego filmu. Może tak przeciwnie. No, niestety nie mogę przeciwnie. Przepraszam, ale... No i tak... Kilka minut, żeby to... To jest muzeum w Akademii Zootechniki Weterynarii. І слід моральні переживання, як належить людині такого високого росту, він не дітей росте, він був дуже товариським до тих, No to można by, będzie tak dzięki panu doktoru zobaczyć, obejrzeć ten cały ten filmik, to no naprawdę Pan Bóg trzyma mnie w swoich rękach, ponieważ więcej niż 20 lat zajmuję się tematem uchodźców pierwszej wojny światowej. No naprawdę. I to jest moje książki. W 2013 roku obroniła habilitację uchodźcy pierwszej wojny na Ukrainie. I to proszę Państwa zdjęcie. A tu ten pan, kobieta i dziewczynka. To zdjęcie polskich uchodźców, które znajduje się w zbiorach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Biblioteki Kongresu, tak, Stanów Zjednoczonych. I to po angielsku ta książka, ja wspólnie z Peterem Gatlerem robiliśmy taki projekt do stulecia tej wojny, pierwszej wojny światowej, zebraliśmy 16 historyków z 11 państw i to najpierw to spotykaliśmy w Manchesterze, w Londynie. W 15 roku to robili takie spotkania w Poltawie, to już też my mieli tych uchodźców z Donbasu, z Krymu. No teraz już ponownie więcej, około 2 milionów tych uchodźców, których najwięcej przyjęła to Polska. I naprawdę, nie trzeba mówić takich głośno, nie trzeba wyświetlać ten flagi ukraińskie na to wieżę Eiffla albo na tymi w Berlinie, można po prostu tylko pomagać tym ludziom, których domu dotarła wojna. To moje, od 2016 roku zaczynam zajmować się tu u Polonii w Charkowie i to w 16 roku ja dostałam taki program Tezaurus Polonii, wynikiem której to już powstała książka Wybitni Polacy i Charków. 65 bohaterów było umieszczono na stronach tej książki. Najpierw w 18 roku ona była wydrukowana w języku ukraińskim, w 19 roku po polsku i to naprawdę taka mocna współpraca z konsulatem generalnym Polski w Charkowie i Polskim Instytutem w Kijowie. I to te wszystkie miasta, w których bywałam, w bibliotekach, archiwach, muzeach, gdzie ja pracowała, to tamte książki moje. Jak to pan konsul generalny Janusz Jabłoński na prezentacji tej książki powiedział, że w Charkowie było nie dużo tych Polaków, ale każdy Polak to takie nazwisko, z którym kojarzy się Polska na świecie.
Czy robiliśmy też takie przepiękne kalendarze o wybitnych Polakach w Charkowie, o polskich artystach w Charkowie. I to jest budynek, tamten budynek Astoria, taki hotel i bank słynnego polskiego architekta Aleksandra Rzepiszewskiego. I tutaj marzec 2022 roku. Projekt badawczy, który ja złożyłam na program Polonista, zatytułowany jako Cztery polskie architekci w Charkowie w XIX, początku XX wieku. Przed wyjazdem zrobiła ja tych, nie ma takiego protokołu, zdjęcia wszystkich tych budynków. Teraz już wielu tych budynków zostało po prostu zbombardowane. To jeszcze trzeci kalendarz o polskich naukowcach w Charkowie. Do jubileuszu Akademii zrobiliśmy taki czwarty kalendarz o polskich lekarzy, weterynarzy i to na tym kalendarzu umieszczone te mikroskopy, te słoiki, które przed wojną znajdowali się w Muzeum Akademii Weterynarii i Zootechniki w Charkowie. Piąty kalendarz jest poświęcony polskim kobietom na terenach Ukrainy Wschodniej, tak troszeczkę rozszerzyliśmy, od matki Henryka Siemiradzkiego do Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety, która była zamordowana w 1940 roku w Katyniu. Kiedy powstał ten kalendarz, pan konsul generalny Piotr Stachanczyk zapytał, pani profesor, a jakim będzie szósty kalendarz? No ja mówiła, że oczywiście, że szósty kalendarz o polskich kościołach na terenach Ukrainy Wschodniej. No oczywiście, że on będzie ten kalendarz, ponieważ zwyciężymy tego wroga i do końca roku to zrobimy. No innego wyjścia nie mamy. Następny też taka moja praca, to była już kolejne wsparcie od Polski. Ja dostałam taką nagrodę imienia Iwana Wychowskiego, która była ufundowana pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy dla ukraińskich naukowców. I był taki temat placówki dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. No oczywiście, że losy tej polskiej dyplomacji były podobne do losów konsulatu generalnego w Charkowie w 2022 roku, przed tą wojną, jak to oni musieli, to już tak. Jeszcze ja pokażę też taka, do Euro 2012 robiliśmy taką mapę, no już taka pierwsza mapa o Polacy na mapie Charkowa. I to już raczej do Polaków, do Polonii. Prawda, daleki Charków, daleki wschód, wielkiego państwa, ale też jak to, nie było w Charkowie dużo tych Polaków, jak to na miastach Ukrainy prawobrzeżnej, ale od początku XIX wieku, chociaż już prawie to i w XVIII wieku byli te Polacy i to już tak ja ułożyłam tak po kolei, no historyk on, jak to historyk uwielbia te, jak to tabelki, te fale. I to już tak pierwsza fala to początek XIX wieku, fala profesorów, w Charkowie powstaje uniwersytet i Seweryn Potocki zaprasza wśród innego i Polaków do pracy na nowo stworzonym uniwersytecie. Druga fala jeńców, Polacy, którzy uczestniczyli w tych wojnach napoleonowskich i wśród nich był jeden taki wybitny polski wojskowy, Dominik Dzewanowski, który zostawił po sobie takie dzienniki i jak to on pisał w Charkowie, złożył, jak to był, on był jako jeniec w Charkowie tam kilka miesięcy i on pisze, złożył wizytę do pana gubernatora, poszedł do biblioteki, spotkał się tam na zebraniu dworzańskim, no taki jeniec początku XIX wieku. No my możemy teraz obejrzeć tych jeńców rosyjskich, tych orków, jak to w inny sposób, jako ludzi. Ja nie mogę ich traktować jako to ludzie. Jakaś taka po prostu istotna. Trzecia fala to 30-40 lat XIX wieku, fala młodych Polaków po zamknięciu uczelni w Wilno, po klęsce polskiego powstania. To samo jak to lata 30-60 XIX wieku, to fala zesłańców. Naprawdę to Charków był jako miasto takie etapowe, kiedy tych polskich zesłańców przesyłano dalej na Syberię, tutaj w Charkowskiej więzieniu, oni przebywali jakiś czas, ale kilka takich dziesiątków ich to naprawdę zostało w Charkowie. Piąta fala
70-90 lata XIX wieku to fala fachowców. Jak moi koledzy z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Mariusz Korzeniowski, którzy napisali taką książkę o losach Polaków na terenach Ukrainy Wschodniej, to oni też jak to zauważyli, że wbrew temu, że polityka Imperium Rosyjskiego była, no całkiem zawsze była naprawiona przeciwko Ukraińcom, przeciwko Polakom. To Polacy już to po prostu zmuszeni byli wyjeżdżać z Królestwa Polskiego, jak to z nadwyslańskiego kraju i szukać to dla siebie jakieś takie zakątki, gdzie można było po prostu przeżyć te czasy. I jednym z tych takich zakątków, miejsc, które oni odzyskowali, jak to możliwość do swojego życia, pracy, a nawet do tego rozwoju, to oczywiście, że był i Charków. I ja w 16 roku, kiedy pracowałam w bibliotece biblioteki Polska Akademia Nauk Umiejętności w Krakowie, to znalazłam takie czasopismo i to chyba taki Teofil Lipiński na początku XX wieku, on był w Charkowie i jakby to ze środku obserwował to Polonię, jak to on mówi, że o trzech grupach tych Polaków, to pierwsza grupa bogaci Polacy, czoło kolonii mają najmniej prawdziwe poczucie polskości, no oczywiście oni wysokie te urzędnicy, mieli to jeszcze wszystkie takie, to co mieli naprawdę te urzędnicy rosyjskie i to już niedużo oni jakby to traktowali siebie jak Polacy, chociaż z innej strony ja mogę powiedzieć o rodzinie Hipolita Siemiradzkiego, w którym zbierali w gronie rodziny, które zbierali się jego oficerowie i jak to mówi, że głośno mówili o literaturze, o muzyce i cicho mówili o Polsce. No i dlatego, że i Henryk Siemiradzki nigdy na swoich obrazach nie pisał Siemiradzki w języku rosyjskim, tylko w języku polskim. Druga grupa to klasa średnia, najliczniejsza ta klasa i do niej ja zaliczam i tych polskich profesorów, wykładowców, którzy mieszkali w Charkowie, pracowali na uniwersytecie. I trzecia grupa, niższy poziom społeczny, jedne miejsce, byli wszystkie, jak to równi, zrównoważeni, jak to w swoich jakby tam położeniu, to był kościół, który był wybudowany przez architekta Polaka Bolesława Michalowskiego i ten kościół powstał w 1891 roku. Naprawdę taka słynna perla architektury neogotyckiej. Z tamtej strony jest taki budynek diecezji. Trafiła do niego bomba, do tego budynku, no mam nadzieję, że kościół stoi. Kościół nie był zniszczony w latach II wojny światowej. Chociaż w Charkowie celowo było już zniszczono kilka tych chramów prawosławnych. No, o co my mówimy, jeżeli niszczą szpitale celowo i około 50 szkół zniszczono w tym mieście. I to taki kościół, i to Chrystus na krzyżu, to tak to dzieło, utwór Henryka Siemiradzkiego, który przyjechał w 1890 roku, żeby sprzedać po ojcu budynek i żeby wziąć udział w takich obchodach jubileuszowych jego nauczycielki, pani właścicielki Szkoły Sztuk Pięknych, do której on chodził, i Siemiradzki do końca życia pisał takie wzruszające listy do Dmytra Bezperczego, jego nauczyciela rysunku w gimnazjum. A następny to już tak z tamtej strony, on tego budynku nie ma, to o Boże, to moja wina, ale to chyba tak, nie. Tak jest. No po tej stronie, ten dwupiętrowy budynek, to budynek, polski dom w Charkowie, wybudowany przez polskiego architekta, też mojego bohatera, Mariana Zdysława Harmanskiego. I to już w Charkow, to był drugim miastem po Odesie, w którym powstał ten dom polski. Czyli po prostu takie miejsce spotkań polskiej kolonii w Charkowie. Tam robili różne koncerty, różne imprezy i koszty przekazywali do najbiedniejszej części Polonii Charkowa. A co do tego Harmanskiego, on był urodzony w Katerynosławiu. Nigdy nie znał, co to jest taka Polska. Polski w tym czasie nie istniało. Ale w XIX roku, kiedy weszli bolszewicy do Charkowa, on został zmuszony wyjechać do Polski, który po prostu uciec do tej swojej ojczyzny historycznej.
I to mój artykuł. Tablice pamiątkowe w przestrzeni miejskiej Charkowa, polskie akcenty, ona wydrukowana w czasopiśmie Wydziału Sztuk Pięknych. I to też 6 takich portretów, żeby naprawdę pokazać, że w Charkowie, tylko w Charkowie i tylko na Wydziale Medycyny studiował Józef Piłsudski. W tym mieście urodziła się Janina Lewandowska. 2 lata w Charkowie był Romuald Traugut. W przyszłym roku będzie rocznica styczniowego powstania i z panem konsulem generalnym Piotrem Stachanczykiem już mieliśmy takie spotkania, gdzie możemy umieścić tablicę dla tego słynnego człowieka, dla tego Polaka. No myślę, że do 23 roku to zrobimy to wszystko. Henryk Siemeracki, Leopold Staw w czasach I wojny światowej był w Charkowie jako uchodźca. Adam Mickiewicz, w Charkowie pracował jego brat, ale kiedy Mickiewicz przyjechał do Charkowa, on nie spotkał się z swoim bratem. I to też ułożyła taki schemat, jakby te tablice pamiątkowe, które no naprawdę można mówić o takiej przestrzeni polskiej. I zapraszam po naszym już zwycięstwu do Charkowa. I tak, w Charkowie to też jak to udział Polaków w historii miasta. Jeżeli w mieście jest założony uniwersytet, to oczywiście, że to miasto już tak wznosi się na poziom wyższy porównany z innymi. Seweryn Potocki w 1805 roku zakłada Uniwersytet Imperatorski wspólnie z Wasylem Karazem. Chociaż ten uniwersytet w tym czasie zatytułowany jako imienia Wasyla Karazina, szczerze mówiąc, to Potocki dołożył więcej starań do tego, żeby powstał ten uniwersytet. W 1851 roku inny Polak, Napoleon Halicki, założył szkołę weterynaryjną w Charkowie. I to jest taka szczególna cecha tej szkoły, ona była podporządkowana Ministerstwu Edukacji Imperium Rosyjskiego, to znaczy to była druga uczelnia wyższa w Charkowie. I, proszę Państwa zwrócić na ten portret. Jeszcze kilka lat temu ten portret był zatytułowany jako portret nieznanego urzędnika, pędzla Wicenty Śledzińskiego, tego słynnego artysty z tej dynastii artystycznej, który mieszkał w Wilnie. I to, ten portret znajduje się w Muzeum Sztuki w Wilnie. I ten portret, jak okazało się, portret Napoleona Halickiego. W 1869 roku, kiedy Halicki już tam za kilka miesięcy do emerytury, do powrotu na swoją Wileńszczyznę, zamówił portret, a Śledziński był w Charkowie drugi raz, jaki taki zesłaniec administracyjny, ponieważ on z bratem przekroczył tam gdzieś granicę i został wyrzucony do zagłębia Rosji i on wybrał Charków. I to z panem pierwszym prorektorem Akademii Weterynarii i Zootechniki, profesorem Dmytrom Kiłkalo, w zeszłym roku, kiedy układaliśmy taki spis tych różnych imprez, tych jubileuszowych do Akademii, to napisaliśmy lista do pana dyrektora muzeum w Wilnie i pan dyrektor nam pozwolił zrobić kopię tego portretu 1:1. No to już to wszystko jeszcze przed nami, to zrobimy. I to tak, 2021 rok to jubileuszowy rok, 170. rocznica założenia szkoły weterynaryjnej w Charkowie i ja to już tak przekażę do pana dyrektora ten taki taka mała książeczka, jakby to katalog tej wystawy. Wystawa ta poświęcona wybitnym Polakom, które naprawdę wytworzyli, a ja myślę, że nie tylko to weterynaria Charkowa, Ukrainy, a tej całej części Europy Środkowej, to tylko dzięki tym nazwiskom Karol Wiśniewski, Edward Ostrowski, Napoleon Halicki, Jerzy Poluta, Jan Gordzialkowski, Robert Kunicki. Jan to był tam pierwszy dziekan weterynarii warszawskiej? Tak. 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 Trzykrotnie był w Charkowie, jako student, jako pracownik. No tak jak ja. Jako profesor, no oczywiście. No, tak. I to wszystko, ta informacja znajduje się w Muzeum Akademii Weterynarii i Zootechniki i ta książka to żurnal Rady Naukowej i pierwszy taki zapis to 1 września 1851 roku. Mam nadzieję, że to muzeum nie był zniszczony, chociaż to jest taka północno-wschodnia część Charkowa, a to już tam bardzo były i teraz tak bardzo. A nie południowo-zachodnia? Ja mieszkam na południu, proszę pana. Mój budynek jeszcze żywy, budynek mój stoi.
Nie. Bo ja dzisiaj słyszałem po 6:00 komunikat, rozmowę z jakimś profesorem z Charkowa, który mówi właśnie południowo, znaczy północna i wschodnia część Charkowa jest w gruzach. No ja mieszkam. Ale Charków się broni. No oczywiście, że broni. Oczywiście, że broni. No innego wejścia nie mamy. Nie. Nie mamy kwiatów dla okupantów. I to zdjęcie weterynarnego instytutu albo weterynarnej szkoły, która jeszcze była założona w 1851 roku. Ale najpierw powiem, bardzo chce mi się, żeby tu jest takie położenie o praktycznego weterynarnego zakładu, to już tak, szkoły imperatorskiego charkowskiego uniwersytetu, w którym tak opisano to miejsce, gdzie znajdowała się ta szkoła weterynaryjna, która już później w 1873 roku została przekształcona w Instytut Weterynaryjny, no zgodnie tej reformy szkoły wyższej w Imperium Rosyjskim. I systemat oświaty weterynaryjnej w Imperium Rosyjskim i mieście Charków. I to już tak, szczególną cechą rozwoju oświaty weterynaryjnej w Charkowie było to, że 1 sierpnia 1951 roku na bazie istniejącej od 1838 roku przy Uniwersytecie Praktycznej Szkoły Weterynaryjnej powstała samodzielna placówka, ta szkoła, Charkowska Szkoła Weterynaryjna. No i ja myślę, że tu można nawet tak być takim odważnym, żeby mówić, że ta jednostka weterynaryjna w Charkowie powstała w 1838 roku, ponieważ to był osobny budynek, okolica Charkowa i w ogóle już ona była taka, jak to szczególny cech już zarządzania tą szkołą, ponieważ Karol Wiśniewski, który założył tę szkołę, ma takie jakby to otwarte ręce i mógł robić to, jak to robi tą szkołę, jak on widział sam, jakie on miał te zdolności dla siebie w realizacji tych swoich planów. Jeżeli tak my zobaczymy na mapę Charkowa, to wtedy ten Instytut Weterynaryjny to był w ogóle taka okolica Charkowa, taki duży wąwóz. I to było takie, jeżeli tak my zobaczymy te metra, to jest taki plac. Tak, to jest plac, teraźniejszy plac wolności, tutaj urząd obwodowy, a tutaj już ten budynek Uniwersytetu Weterynaryjnego i w tych czasach, w XIX wieku, ulica Swobody, w tych czasach to była ulica weterynaryjna. Plac Swobody to był plac weterynaryjny. To jest taka cała taka dzielnica, która należała tym uniwersytetu. Jeżeli tak, w 51 roku to był tylko taki malutki budyneczek, to już tak na początku XX wieku to jest tak duży taki ogrom terytorii, który należał do tego Instytutu Weterynaryjnego. A tutaj jest Uniwersytet Karazina, moja córka tam studiuje i ja tak czasem śmieję się, że Wala, gdzie był twój uniwersytet? To tam był duży wąwóz, ogród i to wszystko to należało Instytutu Weterynarii. Ale jeszcze, jeżeli tak wejść do tych zagłębi historii, to możemy mówić o 1805 roku, ale jeszcze raczej o listopadzie 1804 roku, kiedy imperator Aleksander I podpisał jak to statut przyszłego uniwersytetu i w 1805 roku przy Wydziale Lekarskim był szósty profesor skotolecienia. To znaczy, że profesor, który leczył zwierząt i to był słynny Niemiec Franz Pilger, który przyjechał do Charkowa z pomysłem stworzyć Instytut Weterynaryjny w Charkowie. I to proszę Państwa, to mój artykuł i profesora Dmytra Kipkala, który umieszczony w amerykańskim czasopismie. I to duży taki artykuł, który opowiada o tym słynnym Niemcu, naprawdę, który założył tą pierwszą weterynarię w Charkowie. I jego pracę po jakimś czasie już to przyjął do pracy Karol Klaudiusz Wiśniewski. Niestety ja nie mogła znaleźć jego żadnego portretu. A, to już tak.
Szkoła praktyczna weterynarii w czasów Karola Klaudiusza, uniwersytecki ogród i ten duży, duży wąwóz. Karol Wiśniewski naprawdę to ten słynny człowiek, który jak to pierwszy Polak, który założył tę szkołę weterynaryjną, pierwsza praktyczna szkoła weterynarii, czytał niemal wszystkie te dyscypliny weterynaryjne i pierwszy już on, jak to był nauczycielem pierwszej już 71 weterynarza na południu całego imperium, a także autorem licznych prac w języku rosyjskim i polskim. I w tych czasach on wydrukował największe tych artykułów, jeżeli porównać się z wszystkimi profesorami w tych czasach na Instytucie Cesarskim w Charkowie. Jak to ja patrzę na losy tych wybitnych lekarzy weterynarii polskiej w Charkowie i myślę, że jak dużo może zrobić jeden człowiek, prawda? Założyć tu szkołę, studiować. A następny to Edward Felix Wicenci Ostrowski, naprawdę niesamowity człowiek, który był po prostu zakochany w Charków, w Ukrainę i to też jak to jest nazwany jako ojciec polskiej weterynarii, ponieważ to założył, nawet to już złożył ustawę weterynaryjną, który dostał taki pierścień z diamentem od samego imperatora, to już też w 1953 roku do śmierci przyjechał do Charkowa. Konrad Millak napisał, że w swoim artykule, że po prostu Ostrowski mimo swojej woli był skierowany do Charkowa, chociaż ja czytam ten artykuł Alozy Kuczyńskiego, taki pośmiertny artykuł jego przyjaciela i ja czytam troszeczkę inne podejście do tego tematu, że Ostrowski po prostu chciał odnaleźć takie miejsce pracy, żeby zająć się swoją nauką. I w Charkowie już to napisał, jak to większą część swoich tych książek naukowych i które dotyczące były głównie parazytologii. I tutaj w Charkowie on napisał około 30 swoich prac i tu z moim kolegą też tak ułożyliśmy taki artykuł. Profesor Edward Ostrowski, twórca weterynarii polskiej, życiorys oczami współczesnego. I tu my podajemy te duże Duży ten artykuł analizujemy źródła. Oprócz tego, że Wincent Edward Ostrowski zajmował się taką administracyjną pracę w Warszawie, naukową pracę w szkole weterynaryjnej w Charkowie, on jeszcze był skierowany jako przywódca, jako kierownik tej podróży do tych stepów kirgijsko-kazachskich w celu weterynaryjnym. On zrobił takie swoje naukowe sprawozdania, a jeszcze jak to on pisze na prośbę swoich charkowskich przyjaciół, on napisał też swoje jakby to wszystko, co on widział w tej ekspedycji i on ułożył jako to listy, w których zwraca się do swoich przyjaciół. I to jak to on pisze, takie wrażenie, ja już to pozwolę sobie zacytować. Tak. I on tak wstępnie pisze. A zimo, jak to on pisze, moment przyjazdu do Charkowa. Zimą 1853 roku, jadąc w ścielnie zasłoniętym ekipażu z Warszawy do Charkowa, gdzieś w okolicach gubernii poltawskiej, z nudą czy ze zmęczenia, od tak sobie nie wiedząc czemu zapytał poluspiącego listonosza, gdzie jesteśmy, w lesie czy w polu? Nie, panie, to step, określił listonosz. Te ostatnie słowa wywaliły na mnie ogromne wrażenie, sen spędzony z oczy, zimno nie czułem, gęsto spadający śnieg nie nawalał mnie lękiem. Spoglądając na przepięknie bezkresne pola naszej Ukrainy, na bujne, falujące zboże latem, nie mogłem sobie wyobrazić prawdziwych stepów tych pustyni piaszczastych, który zapędził mnie los na skrzydłach nauki. Stepy Astrachania, stepy Kalmyków i Kyrgizów, smutne i jednostajnie ze żółknymi szczotkami traw, wypalonych gorącym słońcem południowego nieba, w czymże są one podobne do stepów żyźnej i ukochanej
Ukrainy. No naprawdę taki wzruszający jego te listy. W 1959 roku niestety nagle zmarł, ale po nim to już została się jeszcze jedna teczka archiwalna w archiwum obwodowym w Charkowie. Następny słynny Polak to Napoleon Halicki, który wielu lat przyjechał do Charkowa jako absolwent Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Wilnie. Był wybitnym epizootologiem na skalę europejską. I to już zdjęcie zrobiłam z tego żurnal posiedzenia Charkowskiego Weterynaryjnego Szkoły 1 września 1851 roku. I to my widzimy tylko dwa nazwiska. Dyrektor tej szkoły Napoleon Halicki i profesor G. Witowicz. W dużej ilości artykułów dotyczących historii Instytutu Weterynaryjnego w Charkowie ja też spotkałam te nazwisko Witowicz i tylko literka G. Kim był ten człowiek? I to jak to udało się mi odnaleźć, to był Jerzy Witowicz, profesor, też był jakby to... Niestety nie mam takich żadnej takiej jakiejś większej informacji o tym człowieku, ale Szkoła weterynaryjna, Wyższa Szkoła Weterynarii w Charkowie była założona przez Napoleona Galeckiego i pracowali na 3 lata jako taki eksperyment i to dzięki jemu i Jerzy Witowiczu to już zaczęła ta praca i zaczęła działać ta szkoła weterynaryjna od tego niewielkiego budyneczku wybudowanego w 1853 roku do naprawdę dużego instytutu, który przed I wojną światową, jak to był jednym z takich wielkich autorytetów w dziedzinie weterynarii, a Charków został po Moskwie, Sankt Petersburgu, Dorpacie, jak to czwartym takim centrum edukacji, nauki weterynaryjnej na terenach całego Imperium Rosyjskiego. Jeżeli mówić o Galeckim jako człowieku, to jak to Konrad Milak pisze o Arkadiuszu Rajewskim, któremu umieszczono na jednym z budynków Akademii tablica, on nazywa jego jeszcze słynny Polak, to Arkadii Rajewski tak pisał o Napoleonie Halickim. W ciągu 17 lat dyrektor Halicki nie tylko wspierał uczelnię, ale też zdolał ją rozsławić zarówno w Rosji, jak i za granicą, dokąd był nieraz delegowany. Rzeczywiście można powiedzieć, że tylko dzięki niemu udało się uratować szkołę przed likwidacją w pierwszych latach jej istnienia. I w ogóle ten słynny człowiek Napoleon Halicki był takim wybitnym, znanym naukowcem, że w 1867 roku jego życiorys został zamieszczony w niemieckim informatorze najbardziej znanych działaczy weterynarii Europy. Po jego powrotu do swojego kraju ojczystego na Wileńszczyźnie, po nim zostało zapisane, jak to współczesny pisał, tak. Był wybitnym chirurgiem i lekarzem o szerokich zainteresowaniach. Jego wrażliwość w relacji z młodzieżą, nieobojętność wobec jej potrzeb tworzyły klimat sympatii i szacunku, co potwierdzają dotychczas żyjące jego współcześnie, pamiętające to świetną postać. Następny Polak to Jerzy Poluta, który przyjaźnił się z tym wybitnym chemikiem Dmytrom Mendelejewem. To też jakby jeden z profesorów w szkole weterynaryjnej. Zostawił po sobie wielką taką spuściznę naukową. Tutaj ja mam jego autograf. Mam wielkie szczęście, ja odzyskałam budynek, w którym on mieszkał. Naprawdę znany uczony, znany farmaceuta. Przeszedł wszystkie szczeble w Charkowie od studenta do profesora, który już był na emeryturze i z Rada Uniwersytetu Charkowskiego zwróciłam się do pana ministra o przedłużenie jego pracy jeszcze na pięć lat. On był bardzo znany i oprócz innego on był taki, brał aktywny, uczestniczył aktywnie w życiu Polonii Charkowskiej i był wśród inicjatorów założenia kościoła w Charkowie. On był członkiem wielu tych towarzystw naukowych, Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie, Lekarskiego Towarzystwa w Warszawie, Paryskiego Towarzystwa, Komitetu Weterynarii, który funkcjonował przy Cesarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i ojcem sześcioro
dzieci w samym centrum Charkowa, on wybudował dwa budynki i kiedy zmarł, to jego koledzy mówili, że nie dostał on tak dużo łaski od władz, ale był naprawdę słynnym Polakiem, o który w pamięci o nim to też pozostaje i kościół. A ja już, kiedy już to zaczęłam pracować nad tym projektem o architektach, to znalazłam tak dużo tych takich, jak to, sprawozdania, posiedzenia komitetu o budownictwu tego kościoła i zrodzonego i profesor Poluta, który zajmował się i pracą społeczną, i pracą naukową, i pracą edukacyjną, i tamto pracę. Jeszcze jeden Polak, Jan Gordzialkowski, który do Charkowa przyjechał jako student weterynaryjnego instytutu. Potem po jakimś czasie zaczął to pracę zawodową w obwodzie Chersonski. Potem już też wrócił do Charkowa, zaczął swoje prace naukowe. W czasach I wojny światowej też pracował na uniwersytecie, w archiwum obwodowym. Modlę się, żeby ten archiwum nie był zniszczony. To też jest taka teczka pana profesora Jana Gordzialkowskiego. Zyskałam ja adres, na który budynek, nie, niestety budynek nie jest do tego czasu. Nie ma tego budynku, ale już znam ten adres, gdzie on mieszkał w Charkowie. No i po powrocie do Warszawy był jako założyciel Wydziału Nauk Weterynaryjnych w Uniwersytecie Warszawskim. Tak. A Robert August Konicki, naprawdę słynna postać, jeżeli tak można mówić, to naprawdę... A ten człowiek, który urodził się w moim takim ojczystym kraju, w gubernii poltawskiej, studiował w Kremenczugu, to 60 km od mojej wsi, studiował w szkole realnej w Charkowie, która jest pozwalała jemu zostać studentem na uczelni wyższej. Niestety w Kijowie on został wyrzucony z uniwersytetu, wyjechał do Dorpata, do też Instytutu Weterynaryjnego. A Dorpat był tak daleko od jego ojca i on pisze do dyrektora Instytutu Weterynaryjnego w Charkowie, jak to uprzejmie proszę, zaliczyć mnie jako studenty, ja mam tutaj ciocię w Charkowie i będzie miał możliwość gdzie mieszkać. Naprawdę nie, żadnej cioci on nie miał, on był tak biedny, ale był tak zdolny, tak utalentowany. Już na trzecim roku tych studiów napisał tu swoją pracę, dostał złoty medal. On był takim naprawdę niesamowitym człowiekiem. W archiwum jest jego taka duża teczka z jego tymi listami, z tymi... wszystkimi jak to wydarzeniami naukowymi, które byli razem, jak to, no, którym zajmował się i bardzo była tak troszkę zdziwiona, jakby to zdziwiona, że on dostał taką możliwość wyjazdu za granicę za koszty Ministerstwa Edukacji, a w tym czasie on został mianowany jako kierownik tej stacji jak to badań nad bydłem w charkowskiej gubernii i on pisze list, że ja jestem tutaj więcej potrzebny i poproszę odsunąć to wyjazd na zagranicę. W 14 roku on wyjeżdża do miasta Dublany. Jakby to, on czuje się jako Polak, który nigdy nie widział tej swojej Polsce. I on wraca do domu, zostaje jako legionerem w czasie I wojny światowej pod Molotkowem w październiku. Został, zginął jako bohater i został jak to wynagrodzony na taki, był już po śmierci odznaczony, ale naprawdę był słynny człowiek i w czasie, kiedy on wyjeżdżał do Dublan w styczniu 1914 roku, Charkowska Gazeta, a nawet umieściła taki artykuł, znany profesor nas rzuca i wyjeżdża. I on był takim naprawdę świetnym wykładowcą. Spotkanie ze studentami, gdzieś tam na takich zajęciach praktycznych, on zawsze robił ogłoszenia przez Wieczerni Charków. Zresztą umieszczał to w gazecie, te swoje takie ogłoszenia. Następny Polak, wybitny Polak, 200 lat od urodzin, to obchodzimy w tym roku, to Leon Cynkowski. To naprawdę niesamowity człowiek. Dlaczego ja mówię? Dlatego, że w zeszłym roku
Prorektor naszej Akademii, profesor Dmytro Kipkalo i pani dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Krajewska ułożyły taką umowę na projekt, na druk listów Leona Cienkowskiego. I dostaliśmy 50 listów tego słynnego człowieka, pisanych ręcznie, żeby to złożyć taką nową książkę. Naprawdę ja jestem daleka, daleka od tego świata, który odkrył dla nauki Leon Cienkowski. Tylko że powiem, że w 1872 roku on przyjechał do Charkowa. Całe życie on marzył o Warszawie, ale Polak nie mógł wrócić się do Warszawy, nie mógł studiować ani pracować w tej w szkole warszawskiej, która była całkiem zrusyfikowana, jak to on pisze do swojego przyjaciela Jerzego Aleksandrowicza, że no, oczywiście moje pochodzenie zabrania mnie pracować w Warszawie. Jakim był Charków dla niego? On pisze, w dzikim Charkowie nie mogłem wyszukać lepszego mieszkania jak w hotelu. Charków nazywa jako to śmierdzące miasto, ale on był tak przyjęty przez władze miasta. On oprócz tego wynagrodzenia, które dostawał na uniwersytecie, w Instytucie Weterynarii, on też dostawał i od ziemstwa, od Rady Miejskiej. On też już to później uczestniczył w posiedzeniach Stowarzyszenia Medycznego, prowadził różne takie skomplikowane badania nad jak to, gatunkami, jakością wody w mieście. Naprawdę on dostał budynek w nagrodę za to swoją pracę. I ja pokażę, tu jest tak z góry ten Instytut Weterynaryjny w tym czasach. Tutaj stare zdjęcie, nowe zdjęcie. To pan profesor Dmytro Kipkalo i to pani Tetiana Podberyskina, dyrektor. W tej chwili w tym budynku znajduje się jakiś taki palac twórczości dziecięcej, a tamten budyneczek, ten niewielki budynek, to naprawdę ten budynek, w którym Leon Cienkowski wynalazł to swoje szczepionkę przeciwko wątrobie, która jest, jak mówię, że piszą fachowcy, ona jest lepsza od tej szczepionki, którą wynalazł Pasteur, do którego on przyjechał. On był nie jedynym tym naukowcem, które pojechali do Pastera z prośbą o pomocy, ale Pasteur, jak to powiedział, że tutaj mamy takie naukę, a nie to, jak to, aule dla studentów, i tu już on zrobił to samodzielnie. Dzięki wsparciu swojego ucznia Aleksandra Szałasznikowa, po kilka latach on to robił, te badania, nie wszystko to było łatwo, ale dzięki jeszcze takiemu wielkiemu właścicielu ziemianinu, tak, Georgiu Skadowskiemu, który jak to po prostu ofiarował te duże stada owiec swoich w gubernii chersońskim dla pracy naukowej Cienkowskiemu, i tu już on wynalazł to swoje wakcyny, i to tak zwana wakcyna Cienkowskiego stała pierwszą szczepionką stosowaną nie tylko w weterynarii, ale także w medycynie Imperium Rosyjskiego. Jak to on pisał w swoim sprawozdaniu? Badania miały być bardziej udane tylko w dobrze wyposażonym laboratorium, a nie w zakurzonym pokoju, w którym w ciągu 3 lat przygotowywał szczepionkę. W 1886 roku w Charkowie było obchodzone 35 jubileje działalności naukowej i pedagogicznej Leona Cienkowskiego. Studenci usadzili jego w fotel i przeniosli na rękach. Naprawdę on był niesamowity człowiek. On innym czasem pomagał nawet tym studentom dla kogoś kurtki, dla kogoś spodni, dla kogoś książki. On naprawdę był pierwszym wykładowcem, który wszedł do auli studenckiej z mikroskopem w rękach. I to na terenach Akademii Weterynarii i Zootechniki mamy jeden na świecie taki malusieńki pomniczek jemu. A w czerwcu zeszłego roku mieliśmy wielki zaszczyt, a to naprawdę wielki zaszczyt, gościć pana konsula generalnego, pana Piotra Stachańczyka i pani wicekonsul Barbarę Kaczmarczyk. Złożyli oni kwiaty i tutaj umieściła list, ostatni list z 28 maja 1987 roku, to też do swojego przyjaciela Jerzy Aleksandrowicza. On był już chory na nowotwór. Nowotwór chyba wątroby. Jego syn Stanisław, jako bardzo zdolny student Wydziału Medycyny Uniwersytetu, on zdiagnozował tę chorobę i popełnił samobójstwo. I to ojciec był tak załamany,
I to myśleliśmy z panem konsulem i z panią wicekonsul, z panem prorektorem w tym roku zrobić takie obchody jubileuszowe, postawić nawet pomnik przy wsparciu Rady Miejskiej w ogrodzie Szewczenki, gdzie znajduje się pomnik wybitnym charkowianom, i zrobić taki pomnik pełny wzrost cynkowski z mikroskopem w rękach. Ale zrobimy. No 200 lat będzie, 205 lat. I to już tak, podsumowując, ja to w XIX wieku i na początku XX wieku polscy naukowcy fundowali w Charkowie system oświaty weterynaryjnej. Od praktycznej szkoły do instytutu weterynaryjnego. Powołali do życia szkoły naukowe, dzięki którym miasto stało się jednym z czołowych ośrodków szkolenia weterynaryjnego w ówczesnym imperium rosyjskim. Ich imiona na zawsze zapisały się w historii weterynarii Polski i Ukrainy. Należy również podkreślić, że czas spędzony w Charkowie odegrał w ich życiu niepośrednią rolę, a czasem był nawet przełomowym w ich naukowym, a także w osobistym życiu. W Charkowie zakładali rodziny, wychowywali dzieci, cieszyli się spokojem i żyli w przyjaznym środowisku na tyle, na ile to było możliwe w okresie bezpaństwowości ich historycznej ojczyzny. I to już ja tak postawiłam te plansze tej wystawy, słynnej wystawy, i mamy zamiar zrobić tę wystawę w języku polskim, żeby i polscy koledzy, polscy studenci to też mogli obejrzeć, ponieważ najważniejsze to jest pamięć o tych słynnych ludzi, którzy naprawdę w takich dość skomplikowanych warunkach pracowali, żyli i po prostu robili coś takiego dla rozwoju nauki. I to jest ta, no nie jestem taka skromna, i to już kiedy już powstała ta wystawa, ja była naprawdę szczęśliwa z tego, że to jest naprawdę tak, to cięć mojego życia, moja praca, i to już tak otwarcie naszej wystawy i tytuły artykułów, które ukazały się w czasopismie Medycyna Weterynaryjna i tutaj moje książeczki, i jestem naprawdę wdzięczna polskim kolegom za możliwość popularyzacji tych badań, ponieważ naprawdę ten wątek weterynarzy w Charkowie to naprawdę on jeszcze nieznany, ale on jest tak potężny obok polskich artystów, polskich architektów, polskich innych tam wojskowych, polskich lekarzy. I to jeszcze, mimo tego, że jest wojna, myślimy kategoriami zwycięstwa. I co robimy dalej? No niestety w tym roku nie ukaże się w Charkowie książka, ale przedwczoraj miałam wielkie zaszczyt spotkać się z panem dyrektorem wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I pan dyrektor powiedział, że książka w języku polskim ukaże się w wydawnictwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To ja tak zatytułowaliśmy Per Aspera ad Astra listy Leona Cynkowskiego, wszystkie 50 jego listów, w których on pisze o moich hyclach, który płaczył, kiedy ja robię jakieś tam wykłady w Petersburgu, na które przychodzą dużo chłopów, a bab jeszcze więcej. O mojej wiedzy, która musi ubrać piękną sukienkę. Ja rzucam do swojego kolegi, do profesora Dmytra Kipkala, powiedz mi, co to znaczy? Nauka, to jest każdy wykład na publiczność, to jest jak kobieta publiczna. O Boże, co to jest? I moje królowie w słoiczkach płaczą. I to jest naprawdę, takie listy, jak myślę, że nie można przetłumaczyć w inny język, oprócz języka polskiego, ale z kolegą to już wszystko my zrobili. Kolega, profesor pracuje w tym, że wyszukuje zdjęcia do tych wszystkich, no zrobimy to może tam koło 10 tych zdjęć przypiętych takiego organizmu. I to już dzięki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i tej programie Polonista, to też kierownictwo tej programy też zgodziło się, żeby ja tę swoją pracę dołączyła do swojej pracy na stypendium i archiwum Polskiej Akademii Nauk, to też włącza się w tę pracę. I tu ja wygłaszam na otwarciu tej wystawy, to już tam mówię o tej naszej przyszłej książce. I co jeszcze? Wojna skończy się. Modlę się, żeby archiwum został
został niezniszczony, ponieważ mamy w archiwum 151 teczko tego Instytutu Rolniczego, który był w 1816 roku założony w Marymoncie. Naprawdę to jest taka unikalna taka rzecz i to też myślimy o takim wspólnym projekcie, o przekazanie kopii elektronicznej. No to dzisiaj. Dzisiaj my mamy 17 marca 22 dzień wojny, ten Instytut Weterynaryjny, który był tam. I tu już tak powiem, tutaj miała powstać tablica pamiątkowa, tekst, który my mamy już. Ale ja myślę, że wojna skończy się i my zwyciężymy, ponieważ, jak to posłowie Bundestagu w Niemiec, dzisiaj już nazwali Putina jako ten wojskowy przestępca. No to. I to zakończymy takie. W 16 roku na 3-miesięcznym takim stażu Tezaurus Polonii uklała takie wiersze w języku ukraińskim. Pod koniec roku pan konsul generalny mówi, że a pan wicekonsul Jan Zdanowski mówi, a pani ma coś do druku? A ja mówię, że mam wiersze. I to było taki prezent pod choinki w języku polskim i ukraińskim, takie koraliki z Krakowa, gdy za plecami spadają przęsła mostu liniowego, pozostaje tylko jedno, więc do przodu. I innego nie będzie wyjścia. Zwyciężymy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przepraszam za te swoje pomyłki. Dziękujemy bardzo pani profesor za interesującą rzecz, ja tylko dodam, że Charków to faktycznie nawet z Toruniem jest powiązany, bo Wilno, Dorpat, Charków, Warszawa, Jan Gordziałkowski, prawda? I pan profesor związany z Charkowem. Może jakieś pytania państwo macie do pani profesor? Ale jeszcze tak? Do chwileczkę powiem, ja pracowałam w archiwum Akademii i znalazłam tak długo teczek. Polskie studenci, którzy tak w końcu 70-tych lat, na początku 80-tych, takie, jak to powiem, ankiety, zdjęcia, takie charakterystyki tych studentów, jak to w czasach radzieckich. Naprawdę to jeszcze jeden taki wątek, jak to jeszcze jeden taki punkt, który nas tak łączy. Pani profesor wspominała o tych archiwach z Marymontu, tak? No w Polsce niestety w archiwach mamy tylko jedną teczkę. Jedną teczkę z 30 kilkoma dokumentami, to takimi wyrwanymi trochę z kontekstu. Także no, oby się ostało to i żebyśmy mogli to dokładnie opracować, no, prawda? Tak. Także jeszcze raz dziękuję. Jeżeli pytania państwo macie, to... Czy te dokumenty są zarchiwizowane? Nie jest jako teczki te dokumenty. Nie są zdjęcia robione? No myślę, że nie ma. Nie. No jak to... No, nie, no jakby to nie jest to nie tak... No powiem szczerze, nie jest tak ważne dla archiwistów, dla tych pracowników obwodowego tam muzeum, archiwum. Że coś ja tam szukam, to zupełnie te inne te kierunki. A jak to wytrzymać? Dzięki Bogu, droga Pani, że oni nie byli zniszczone w tych czasach, kiedy po prostu były zniszczone całe te zespoły archiwalne, jak to nieważne, ponieważ to nie było tam żadnej polityki partii komunistycznej, to dzięki Bogu, że oni chociaż jest. Nie zauważyli. No tak, ponieważ to dużo po prostu zniszczone. Jak ja pracowała z tymi architektami polskimi, no po prostu zniszczono. Teczka usunięta. No tam może być dużo archiwaliów, ponieważ Wilno po zamknięciu w zasadzie przeniosło się przez Dorpatę do Charkowa. Zresztą jak opracowujemy te słowniki lekarzy weterynarii, to przy wielu lekarzach funkcjonujących na przełomie XIX i XX wieku, to jest miejsce ukończenia studiów weterynaryjnych, to jest właśnie Charków. No tak, no i ten Instytut Nowoaleksandryjski to też był przeniesiony w czasach I wojny światowej do Charkowa i był jak to umieszczony w Instytucie Weterynaryjnym. Czyli Puławy. No tak, z Puławy. Puławy też powiązane są. Też taki króciutki może komentarz, bo my się zawsze utożsamiamy tu w Toruniu z Wilnem i osobą profesora Bojanusa. Widać z tego wykładu, że
ten szalony postęp, który się dokonał w medycynie weterynaryjnej, był poniekąd również spuścizną Wilna, skąd oczywiście, oczywiście, ponieważ to profesorowie przyjechali do Charkowa. To są nowoczesne metody, które zostały tam wprowadzone. Ja tak ze swojej strony to tylko chciałbym wyrazić taką nadzieję, że ta wystawa odbędzie się nie gdzie indziej w języku polskim, tylko właśnie w Toruniu. A znając energię pana doktora Sobolewskiego i liczne kontakty pana profesora Sysy, to się stanie możliwe. No zaczniemy od Torunia. Tak, natomiast ja od razu chciałbym panią profesor zaprosić na spotkanie autorskie, jak książka o profesorze Cienkowskim wyjdzie. Bardzo się cieszymy, że w naszym uniwersyteckim wydawnictwie to będzie. No, tak, tak. Przepraszam, że to towarzyszyło mnie od początku, bo w mojej szkole, w moim liceum była ta Perastra d'Astra. W związku z tym, jak dyplom robiliśmy doktorski, weterynaryjny po skończeniu studiów w Warszawie, to też jest nadawisty Perastra d'Astra i teraz znowu Cienkowski tutaj będzie pod tym samym mottem. No ja jeszcze powiem, że profesor Skucik już zgodził się być jako recenzent tej książki. Dobrze, bardzo, bardzo się cieszymy, że się łączy. Taka praca, ale to musi być, ponieważ jak to nic nie może być, jak to zniszczone. Ciekaw jestem przy okazji do Charkowa, jak wygląda dzisiaj cmentarz. Na piatichatkach, tak. A we wrześniu, każdy rok we wrześniu odbywa się taki krus pamięci i w zeszłym wrześniu ja miałam taki wielki zaszczyt na prośbę pana konsula generalnego odprowadzić taką wycieczkę po tym cmentarzu. Naprawdę jest on jak to? Malutki, brokliwy cmentarz. Nie, on jest z tymi krzyżami. On jest zadbany, bardzo świetny, bardzo, bardzo fajny. To Rada Miasta to już tak, jak to, ochronia ten cmentarz. Oczywiście, że piatichatki to jest całkiem zbombardowane przecież. Ja nie wiem, co z tym cmentarzem, co z tą pamięcią, ale on naprawdę tak jest. I wszyscy te Polacy, którzy przyjeżdżali do Charkowa, takie oficjalne te delegacje, wizyty, to oczywiście, że jeden z punktów to były odwiedziny, to cmentarz Petychatka, tablica ofiar katyńskich. Tak zwany ten cmentarz katyński. Katyński, no, tak, czy... ponieważ już to on tak podobny do wszystkich tych cmentarzy katyńskich, chociaż w Charkowie on powstał jakby jeden z pierwszych tych cmentarzy. Pan profesor Datuła. Urzekające spotkanie w specyficznej atmosferze, ale pani profesor to, co przedstawiła, no to zapada w sercach tych, którzy lubią weterynarię. My lubimy, co siedzimy. Ale najbardziej mnie urzekł ten wiersz pani. Dlaczego? Proszę sobie wyobrazić, że on jest zbieżny z tym, co napisał wielki Polak. Jeżeli chcesz iść do przodu, iść pod górę, tam jest prawda. I to mi... Pozwolę sobie poprzez pana dziekana przesłać pani taką książeczkę, który ten wiersz otwiera, to dobrze. Moją książeczkę, bo ten wiersz mnie piekielnie urzekł. To jest jakiś, gdy za plecami spadają przęsła mostu liniowego, pozostaje tylko jedno, więc do przodu, to czynicie. Dziękuję. Ja odesłałam te swoje wiersze do pana dyrektora wydawnictwa, a on, który jest jeszcze taki krytyk literacki, i powiedział, że jestem zaskoczony, jak to tymi wierszami pani, ja pomyślałam, no nic takiego, no wiersze to i wiersz. Wiersz. Nie jestem. Lekko poszło. Jak to drogo od mieszkania do Jagiellonki coś można tymi plantami było iść, to układać te wierszyki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Brawo. Panie profesorze, proszę przyjąć drobniutki. Dziękuję bardzo, dziękuję. Coś pięknego.